autor 4 książek na temat zagrożeń duchowych i okultyzmu. Od ponad 10 lat pełni posługę pomocy ludziom zniewolonym i dręczonym przez złe duchy. Na podstawie zdobytego doświadczenia wygłosił wiele prelekcji na temat zagrożeń duchowych. Grzegorz Bacik. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Dlaczego działalność tak zwana charyzmatyczna takich osób jak właśnie między innymi Marcin Zieliński, działalność ojca Józefa Witko są tak powszechne i zyskają coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie? Ruch charyzmatyczny po pierwsze czerpie z ruchu zielonoświątkowego. To są słowa arcybiskupa Michalika, nie moje. Źródło ruchu charyzmatycznego, odnowy w Duchu Świętym, jest u zielonoświątkowców. To zaraz. Powiedział biskup Michalik, że zostało to w jakiś sposób implementowane w Kościół katolicki, dopasowane do naszych standardów, warunków i okej, to jest wszystko w porządku, prawda? Natomiast ten ruch daje możliwość człowiekowi, żeby się stał kimś innym, kimś lepszym, wyższym, który posiada dary, który posiada dar proroctwa, wizji. Często ludzie bardzo właśnie pragną tych darów, o których mówiliśmy tutaj wcześniej, prawda? Czy idą za tymi darami, tworzą sobie bożków. Tymi bożkami właśnie są te dary. Bardzo ludzie tego pragną. Mówimy o wspólnotach. Oczywiście nie o wszystkich, bo są wspólnoty piękne, wspaniałe, które posługują darami, nawet i charyzmatami. Natomiast często charyzmaty są wspaniałym narzędziem, to jest bardzo przykre, ale tak jest i to bardzo widać na tych najwyższych szczeblach, są wspaniałym narzędziem do robienia po prostu wielkich pieniędzy. I to jest odpowiedź, dlaczego jest to tak bardzo w tej chwili rozpowszechnione, co nie znaczy, że charyzmaty, że odnowa w Duchu Świętym są złem. Są czymś, co jest nam też w jakiś sposób dawane od Boga. Natomiast człowiek potrafi wszystko zniszczyć, wykoślawić, przekręcić. Korzeniem wszelkiego zła jest mamona. I to nie są moje słowa, trzeba otworzyć Pismo Święte. Mamona powoduje, że człowiek potrafi wszystko przekręcić, nawet to, co jest Boże. I tak często jest niestety w tym ruchu, który się nazywa charyzmatyczny, a nie zawsze jest ruchem charyzmatycznym. Jest to po prostu, ja powtarzam tylko tyle. Jeżeli byśmy tych wielu znanych, tak zwanych charyzmatyków odcięli od pieniążków, od mamony, oni by skończyli swoją posługę. Czy Marcin Zieliński często bywał u ojca Józefa Witko i jak wyglądała ich posługa? Czy fascynowali się właśnie ruchem Toronto Blessing? Czy często się spotykali? Tego nie wiem. Natomiast no tyle wiem, ile można się dowiedzieć z internetu. Miałem okazję spotkać kiedyś Marcina Zielińskiego. Został zaproszony przez ojca Józefa. Przyjechał, było takie krótkie spotkanie. Także miałem tą okazję, ten zaszczyt się zobaczyć i porozmawiać tam chwilkę z nim. Takie rozpoczęło się spotkanie dziwnie. Pierwsze pytanie, które zostało mi zadane, to czy ja żyję z posługi. No takie trochę niezrozumiałe, ale tam jakoś ta rozmowa się później dalej rozwinęła, także potraktowałem to jako, nie wiem, może żart z jego strony dobry. Natomiast jego związków z Bethel Church, z Toronto, no to one są oczywiste, że one były. To w różnych miejscach, nie wiem, ze zdjęć, filmów można zobaczyć, prawda? Natomiast sama rozmowa, ta, której akurat byłem świadkiem, no to wskazywała, że taka fascynacja była, że takie bywanie było tam, czy to Heidi Becker, czy to Randy Clark, prawda, czy Johnson, no to jest sprawa oczywista, że to było. Natomiast co mnie zaskoczyło bardzo, co miałem okazję później sprawdzić, to, że jeden i drugi tak naprawdę w jakiś sposób, może nie wiem, czy fascynowali się, ale interesowali się chociaż działalnością również Benny Hinna, o którym jest dość mało gdzieś tam, powiedzmy, w sieci, w internecie. Natomiast była rozmowa na temat Benny Hinna, na temat jego książki Witaj Duchu Święty, której na razie nie można pokazywać, bo może by za duży zamęt w kościele wprowadziła. Ja nie wiedziałem, szczerze mówiąc, o kim jest mowa tak naprawdę. Dopiero później sprawdziłem, kto to jest Benny Hinn i tak naprawdę, powiem szczerze, no włosy na głowie stanęły dęba. Jak zobaczyłem, że kimś takim może się interesować, może nie Marcin Zieliński, to mnie nie zdziwiło, ale że ojciec Józef, który ewidentnie widziałem, że wie po prostu, kto to jest Benny Hinn, że musiał to gdzieś oglądać, opowiadał o tej marynarce, którą macha i przewraca ludzi na scenie, prawda? Chociaż to mu się, szczerze mówiąc, nie podobało. Mówi, że to jest takie niefajne, że akurat takie coś robi, to może niepotrzebnie. Ale tu widać było ewidentnie, że to związanie z tym Toronto, z Bethel Church, że jest, że Marcin Zieliński na pewno tym żyje.
Takie jest moje przynajmniej odczucie, prawda? Też rzeczy, które takie uderzały mnie, może nie w tej rozmowie akurat, ale w jakichś tam innych spotkaniach czy rozmowach, kiedy zadawano choćby ojcu Józefowi pytania na temat właśnie Toronto, natomiast Betel, na temat Marcina, wykazywał takie bardzo wielką beztroskę. Mówi, no i co z tego? Przecież gdyby nas tam zaprosili, to co? My byśmy nie pojechali, też byśmy pojechali. Ja bym nie pojechał, ale takie słowa no wskazują, że po prostu jest wielka beztroska w podejściu do tego ruchu. Takie pokazanie, że tak naprawdę nie ma to znaczenia, nie boję się tego, nie uważam tego, że jest to złe. Zresztą słyszeliście sami przecież w internecie można było filmy zobaczyć kapłanów, którzy no bardzo bronili Marcina, którzy bardzo bronili nawet tego właśnie ruchu Toronto, Better, którzy próbowali to w jakiś sposób marginalizować, że nie jest to aż tak niebezpieczne, nie wszystko tam jest złe. Także takie rzeczy na pewno miały miejsce i to też był właśnie ten powód, o którym tutaj wcześniej myśmy rozmawiali, właśnie odejście od tej posługi. Warto też nadmienić to, że jednak posługa Marcina Zielińskiego, czy tutaj ojca Józefa Witko, nie jest jedynym problemem zarówno na płaszczyźnie Polski, jak i na arenie światowej. Jest więcej takich ludzi, którzy głoszą Ewangelię sukcesu, mają powiązania z ruchem Toronto Blessing. Na arenie światowej to takie osoby jak Maria Wadia, bardzo częsty gość w Polsce, Heidi Baker, Randy Clark i inni. Natomiast w Polsce występują jeszcze inne wspólnoty, obok wspólnoty Marcina Zielińskiego, na przykład Głos na Pustyni w Krakowie, Karola Sobczyka, wspólnota w Warszawie Dom, gdzie liderem jest Maria Kastyjak, wspólnota w Gliwicach Michała Świderskiego, taką postacią jest również Witek Wilk. No jak pan odniósłby się tutaj do tego zjawiska i czy słyszał pan o jakichś przypadkach pogorszenia się zdrowia zarówno fizycznego, psychicznego, samopoczucia duchowego na skutek działalności tych osób? Ja myślę, że tak mówiąc żartobliwie, to jak spojrzymy na działalność tych wspólnot, tam wszyscy podnoszą ręce, są uzdrawiani. Pani się pyta o pogorszenie, prawda? Natomiast to jest taka metoda takiej właśnie psychomanipulacji, prawda? Człowiek, który jest na takim spotkaniu, sam się poczuje lepiej, jeżeli tą rękę podniesie, no bo inni podnoszą, no to nie mogę być gorszy, prawda? Tu pani wymieniła wiele osób, wiele wspólnot. Ja nie wszystkie nawet, że tak powiem, kojarzę z nazwy przynajmniej. Może gdzieś z widzenia tych ludzi spotkałem. Na pewno nie Heidi Becker czy Marię Wadię, to nie miałem tej okazji i nie szukałem takiej okazji. Nie będę szukał, ale mówiąc o tych wspólnotach polskich, nawet tych polskich nazwiskach, to ja tak zadam pytanie, bo też się za bardzo nie orientuję, ale przypuszczam, że gdybym zadał pytanie, czy oni też czasami posługują na przykład z protestantami. To jaką bym uzyskał od pani odpowiedź? Pewnie w większości tych przypadków tak. Gdzieś tam posługują, jakieś wspólne rekolekcje, jakieś wspólne flagowania, prawda? Najczęściej tam, gdzie nie ma Najświętszego Sakramentu, rozmawiają ze sobą ze Śląska. Nie pamiętam, z jakiej miejscowości już kobieta, dziewczyna młoda dzwoniła, jest ze wspólnocie, w której się spotykają wspólnie właśnie w ramach ekumenizmu. W jednej z tych wspólnot, którą pani tu wymieniła, nie chcę już teraz, żeby przekręcić, która to była dokładnie, ale zapraszani są protestanci. Wspólnie się modlimy, fajnie, ale nie ma wtedy adoracji Świętego Sakramentu. Nie ma tam emblematów, figur czy obrazów Matki Bożej, no bo oni tego by sobie nie życzyli. Tak wygląda ta działalność. Więcej tak naprawdę nie ma sensu na ten temat rozmawiać. Jeżeli tak wygląda działalność tych wspólnot, tak wygląda nauczanie tych wspólnot, no to nie jest posługa Kościoła katolickiego. To nie jest posługa Kościoła katolickiego i tutaj nie możemy mówić o jakichś charyzmatach, o darach Bożych, o działaniu Bożym, Ducha Świętego, jeżeli my porzucamy te podstawowe doktryny, czy podstawowe, najważniejsze rzeczy, które są w naszym Kościele, w naszej wierze, czyli sakramenty, Eucharystia, sakrament spowiedzi, Matka Boża. Jeżeli to odrzucamy, jak możemy mówić o działaniu Pana Boga w naszym życiu, czy o posługiwaniu się przez Pana Boga tymi ludźmi, jeżeli oni odrzucają to, czego Pan Bóg w pierwszej kolejności od nas wymaga, jeżeli nauczanie Jezusa było takie, jakie znamy z Ewangelii. Kiedy mówił właśnie, czy o sakramentach, o Eucharystii, mówi to czyńcie na moją pamiątkę. Czyńcie na moją pamiątkę, a ktoś gdzieś powie,
To nie jest Pan, to nie mamy najświętszej ofiary, my mamy inne formy modlitwy. Mówi Pan Jezus do Jana pod krzyżem, mówi, oto matka Twoja, oddaje nam Maryję za matkę. A ci ludzie będą mówili, to jest zwykła kobieta, ona nie ma wartości, nie ma znaczenia, każda inna mogła być. No to czy my w tym momencie, żądając tych darów od Jezusa, kiedy mówimy, Panie, więcej chcemy, przechodź tamtędy, prawą, lewą stronę, tak jak Pan Jezus nie wiedział, gdzie ma uzdrawiać, prawda? Przechodź tędy, przechodź lewą, przechodź z prawą, teraz z lewej uzdrawia, więcej, Panie, chcemy od Ciebie, tak by był takim, powiem brzydko, nie wiem, leniem, że mu się nie chce i tam ktoś musi go nawoływać, daj więcej, chcemy więcej, więcej ognia, prawda? Musimy nawoływać tego Pana Jezusa, zmuszamy Go jakby do tej posługi, a jednocześnie Jego matkę tak naprawdę odsuwamy na bok. No to sprawia mu wielką, wielką przykrość, prawda? To nie jest działalność tak naprawdę katolicka. I teraz pytanie, jakie są efekty tego? Dam taki jeden przykład, może dwa przykłady. Jeden z, akurat ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jedna z tych osób wymienionych tutaj prowadziła posługę, rekolekcje w kościele katolickim. I w czasie tych rekolekcji później otrzymałem informację od osób. Dzwonią, mówią, proszę Pana, ten człowiek, ten Pan, on nam mówi tutaj publicznie na kościele, w kościele mówi klękanie przed figurą Matki Bożej, przed obrazem Matki Bożej, to jest bałwochwalstwo. Nie wolno tego robić, to jest bałwochwalstwo. Przechadza się po prezbiterium jak po prostu, jak nie wiem, na jakimś placu targowym. Tam nie ma mowy, żeby przeklęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Po prostu uprawia sobie swoją reklamę swojej osoby. Do tego stopnia, że jeden z kapłanów później, tam w tej parafii, powiedział wprost, powiedział już po zakończeniu tych tak zwanych rekolekcji, powiedział, Maryja w naszej parafii, nie chcę wymieniać nazwy tej parafii, w naszej parafii została upokorzona. On dosłownie upokorzył Matkę Bożą. Jak my możemy mówić o jakichś dobrych skutkach działania takich wspólnot? Oczywiście będą uzdrowienia, ludzie będą ponosili ręce, może nawet coś się wydarzy w ich życiu. Tylko pamiętajmy, że diabeł potrafi dać nam wszystko. Diabeł potrafi człowieka uzdrowić. Diabeł potrafi nawet spowodować symptomy uwolnienia, bo wiadomo, że nie będzie uwolnienia, ale może spowodować, że nagle człowiek przestanie czuć dręczenia. Tak jak mówiłem o tej Krystynie z Watykanu, z Rzymu, która poszła do protestantów. Skończyły się dręczenia, bo poszła tam, gdzie jemu pasowało. Dlatego on się schował, ale nie została uwolniona. Diabeł może dawać dary, które nam się wydają darami Bożymi, po to tylko, żeby człowieka odciągnąć od prawdziwej religii, w której może być zbawiony. Diabłu chodzi tylko o jedno, szatan ma tylko jedno pragnienie, żebym ja, Pani, wszyscy inni zostali potępieni. Więc on mówi tak, jeżeli Ty chcesz być zdrowa, ale dzięki temu Ty możesz być potępiona, to ja Ci to zdrowie dam. Prawda? To jest prosta odpowiedź. Jeżeli teraz patrzymy na życie tego człowieka, na jego życie, nie tylko w czasie posługi, kiedy mówi piękne słowa, kiedy się pięknie modli, ale jeżeli widzimy życie tego człowieka poza tą posługą i ono rzeczywiście jest dobre, pobożne, ja nie mówię idealne, ale jest dobre, można podejrzewać, że ta posługa ma sens. Jeżeli to życie jest takie, które nie ma nic wspólnego z tym, co głosi i nie ma tam woli nawet zmiany, nawrócenia, no to przepraszam, ale raczej nie są to Boże dary. I teraz jeszcze do tego pytania, czy były jakieś złe skutki tych posług, tych działalności. Drugi taki przykład właśnie osoby tutaj sprzed kilku dni dosłownie, która mi opowiadała. Jeździła do Krakowa, na jedną z tych wspólnot, którą Pani wymieniała. To była wspólnota w Krakowie, Głos Pana, tak? Głos na pustyni. Głos na pustyni. Przepraszam, ale nie śledzę działalności tych wspólnot specjalnie. Jechała tam z przekonaniem, że jest to coś rzeczywiście dobrego w Kościele Bożego. Miała świadomość na temat posługi różnych innych osób, na temat Toronto, natomiast nie przypuszczała, że tam akurat to są ludzie też z tego samego środowiska. Jeździła i miała problemy, miała pewien problem zdrowotny, dość poważny. Pojechała z tym problemem, prosiła o modlitwę, modlono się nad nią. Mówi, doznała szoku. Po tej modlitwie, mówi, 10 czy ileś więcej dolegliwości się pojawiło. W związku z tą dolegliwością, która miała, ona się wzmogła i zwielokrotniły się jeszcze, pokazały się inne objawy dodatkowo złe, prawda? Nie miała pojęcia, nie dopuszczała, że to może być z tym związane.
Często mówi, słyszałam na różnych mszach uzdrowienie, czy od innych tych świeckich, tak zwanych charyzmatyków, że jak się poprawia, to znaczy, że musi się najpierw pogorszyć. Tak tłumaczą często, że jak następuje uzdrowienie, to często następuje pogorszenie wcześniej. To jest bardzo sprytny zabieg, prawda? Więc nawet była przekonana, że tak się dzieje. I czekała, ale to nie ustępowało, nie ustępowało. Minął jakiś czas i ona nagle otrzymała jakby tą informację, no nie z góry, tylko od ludzi, konkretnie od swojej mamy, że przecież ten pan, który posługuje w Krakowie, to jest jakby jedna ekipa tego ruchu, prawda? Tak zwanego charyzmatycznego. Mówię tak zwanego, bo nie chcę obrażać wszystkich charyzmatyków, którzy rzeczywiście posługują charyzmatami. I po co zrobiła? Pojechała do egzorcysty. Poprosiła egzorcystę, żeby ją odciął od tego człowieka. Egzorcysta to zrobił i wszystkie te objawy ustąpiły. Można powiedzieć bajka, nieprawda. Oczywiście no, nikt mnie zmusi do podania nazwiska tej osoby, może ona kiedyś wystąpi, bo powiedziała, że się zgodziła się i powiedziała, że przyjdzie taki moment, że jak będziecie chcieli wystąpić przed kamerami, publicznie to może powiedzieć. Oczywiście też można jej będzie zarzucić, że kłamie, ale takie, no takie są fakty i tak często takie sytuacje właśnie mają miejsce. Zresztą dużo osób, wiele osób, które spotykam, które przychodzą, które były gdzieś dręczone, miały problemy ze zniewoleniami, jeździły w różne miejsca. I często te osoby mówią, że się pojawiają różnego rodzaju lęki. Pojawiają się po prostu stany po tych modlitwach, których wcześniej nie było. Także takie są skutki. Natomiast takich świadków na ogół się nie pokazuje. I co też więcej, spotkałem się z kolejną taką rzeczą. I to się bardzo często z tym spotykam. Przychodzą ludzie, którzy rzeczywiście cierpią. Niekoniecznie tylko fizycznie, czyli mają jakieś choroby, ale również osoby ze zniewoleniami, osoby zniewolone czy dręczone mówią po wizytach, wyjazdach na spotkania z tymi tak zwanymi charyzmatykami, wracają w dużo gorszym stanie psychicznym. Dlaczego? Dlatego, że tam wszyscy podnoszą rękę do góry, tam są wszyscy uzdrawiani, tam są świadectwa, tak jak tu pani dwa wymieniła świadectwa akurat do ojca Józefa, prawda, osoby, które się palce prostowały na jego oczach, drugie osoby uzdrowione z raka, prawda, o której żeśmy wspominali. I się słyszy takie świadectwa, no to w człowieku rośnie takie przekonanie, jeżeli ja tam pójdę, to i ja będę zdrowa, to i ja będę wolna. I ci ludzie idą i to się nie dzieje. Słyszą świadectwa ludzi obok, podnoszą ręce ci ludzie obok. Można było zapytać, dlaczego tyle tych ludzi podnosi ręce, prawda? Może rzeczywiście te uzdrowienia mają miejsce. Biskup Czaja tu bardzo pięknie odpowiedział na to pytanie. Skąd się to bierze? Tak zwana psychomanipulacja, czyli się ogłasza, jest uzdrawiana osoba z chorą nerką, z chorym okiem, z chorym uchem. Wymienia się różnego rodzaju choroby. Tych chorób się wymienia czasami 100. No zawsze się trafi, prawda? Zawsze się trafi. Trzeba się dobrze nauczyć, poczytać trochę na temat tych chorób w książkach. Trzeba je wymieniać. Ludzie tego potrzebują. Ludzie tego potrzebują. Doznają takiej pewnego rodzaju ulgi. O, wymienił, ten znany człowiek wymienił moją chorobę. I teraz na pytanie, czy ktoś jest uzdrowiony z choroby, nie wiem, kręgosłupa? No to i jeżeli jeszcze ta osoba słyszy, jeżeli podniesiesz rękę, dasz świadectwo, to dopiero wtedy przyjmiesz uzdrowienie. No to jest psychomanipulacja. Podniesienie ręki jest warunkiem przyjęcia uzdrowienia. Tak na tych spotkaniach się mówi. Czyli Pan Bóg daje mi uzdrowienie, daje mi łaskę. Ale ta łaska nie zadziała, dopóki ja nie podniosę ręki do góry. No przecież to jest no, nonsens całkowity. Ale w ten sposób na ludziach się wymusza podniesienie ręki. Bo jak nie podniesiesz, będziesz chory dalej. Podniesiesz ty, podniesie sąsiad, za chwilę podnosi cała sala. I można pokazywać, wow, jakie mam wielkie efekty. Także biskup Czaja tutaj w sposób bardzo, bardzo dobry i można powiedzieć piękny wypowiedział się na temat tych praktyk związanych z modlitwą o uzdrowienie, gdzie sama modlitwa nie jest złem, prawda? My mamy się modlić o uzdrowienie, ale powiedział, że stosowane są tam praktyki, które mają znamiona psychomanipulacji. I pokazał, do czego one mogą doprowadzać, jakie mogą być skutki właśnie tych psychomanipulacji. Mało tego, wskazał bardzo wyraźnie. Co przecież jest znane od wieków w Kościele. Wskazał na to, że Kościół ma swoje metody badania uzdrowień, badania tych cudów, które są uzdrowieniami, prawda, czy uzdrowień, które są cudami. Dlaczego nikt z tych osób nie zwraca się o zbadanie? Pani tu znowu wrócę, wymieniła dwie osoby uzdrowione rzekomo w czasie takich modlitw. To są bardzo poważne świadectwa. Uzdrowienie osoby z raka, uzdrowienie osoby z poważnej choroby stawów.
to są, można powiedzieć, piękne świadectwa, które mogłyby naprawdę pociągnąć kolejne uzdrowienia, bo to rzeczywiście budziłyby wiarę. Dlaczego nikt się nie postara, żeby te świadectwa w jakiś sposób udokumentować? Tak jak mówi biskup Czaja, zwrócić do kościoła, prosić te osoby, dokumentację medyczną, przeprowadzić wywiad z tymi osobami, jeżeli żyją, prawda? Niech dadzą świadectwo. To, o czym biskup właśnie wspomina.